tym filmiku opowiem, w jaki sposób wykorzystać pełnię możliwości oferowanych przez ten oto wspaniały kontroler, przez klawiaturę Akai MPK Mini. W tym celu konieczne będzie skorzystanie z dołączonego oprogramowania z edytora klawiatury. Jeden rzut oka na urządzenie wystarcza, żeby stwierdzić, że posiada ono tutaj 8 pokręteł. I jeżeli się takim pokrętłem pokręci, to można na ekraniku urządzenia odczytać wprowadzaną wartość, numer kanału oraz numer CC, dwie literki CC, które się tutaj dotyczą. Tych pokręteł jest 8, a jeżeli korzysta się z dołączonego i sugerowanego programu MPC Beats, to warto zwrócić uwagę, że tam na ekranie jest tych pokręteł 16. I byłoby bardzo fajnie, gdyby mieć 16 pokręteł do dyspozycji. Jak to zrobić? Tutaj warto zwrócić uwagę na przycisk Prog Select. W momencie, w którym się ten przycisk wciśnie, podświetla się jeden z padów, konkretnie w tym wypadku pad pierwszy, i wyświetla się nazwa programu, który jest tutaj w tej klawiaturce wgrany. Ta klawiatura może mieć zapisanych 8 programów. I zmiana tych programów odbywa się bardzo szybko poprzez wciśnięcie tego przycisku Program Select i wciśnięcie jednego z padów. I na ekraniku wyświetla się nazwa tego programu. W tym wypadku pod padem numer 2 ukryty jest program Ableton Live, czyli ustawienia stosowane w programie DAW Ableton Live. Pod padem numer 3 znajdują się ustawienia dla programu Logic. Program Ableton jest programem płatnym. Dostępna jest jego wersja Lite z niektórymi urządzeniami, ale niestety z tą konkretnie klawiaturą ten program nie jest oferowany. W związku z czym dla początkującego użytkownika te ustawienia będą nieprzydatne. Podobnie pod padem numer 5 jest zaprogramowany program GarageBand, który jest dostępny tylko i wyłącznie dla użytkowników Macintosha. Jeżeli ktoś nie jest użytkownikiem Maca, no to również nie ma programu GarageBand i ten program również będzie nieprzydatny. Można natomiast wykorzystać te komórki pamięci do zdefiniowania własnych parametrów i w tym celu należy posłużyć się edytorem i za chwileczkę pokażę, w jaki sposób to można zrobić. Tak wygląda dostarczony razem z klawiaturą, to znaczy niedostarczony, trzeba go sobie pobrać, edytor oprogramowania. I ma on tutaj ukrytą ciekawą funkcję. Kiedy naciśniemy kółeczko w lewym górnym rogu, to pojawia się zakładka Show Advanced Software. I teraz trzeba wiedzieć, że w momencie, w którym tutaj przesuwamy strzałeczkę, w którymś momencie ona zamienia się na paluszek. I kiedy zamieni się strzałeczka w rączkę z wyciągniętym paluszkiem, należy kliknąć. Pojawia się zaznaczone czerwone pole. Wyłączamy tu teraz tą zakładkę za pomocą krzyżyka i okazuje się, że mamy tutaj więcej programów zaoferowanych. Między innymi pojawia się oprogramowanie MPK Mini Editor MK3. To jest edytor klawiatury i należy ten program otworzyć. Przypominam, że każdorazowe uruchomienie programu, z którego klawiatura ma korzystać, taki program zawłaszcza dla siebie klawiaturę, dlatego należy zamknąć wszystkie programy, które z klawiatury korzystają. W tym wypadku program na przykład MPC Beats ani żaden inny wirtualny instrument nie jest uruchomiony, w związku z czym można otworzyć edytor klawiatury i ten edytor powinien działać. Żeby stwierdzić, czy ten edytor działa, można sobie tutaj na górze w zakładce Tools wejść w MIDI Monitor. Uruchomi się takie oto okienko i
Teraz na przykład wciśnięcie dowolnego klawisza albo pokręcenie jakimś pokrętłem spowoduje, że w tym okienku wyświetlą się wartości, które klawiatura przesyła, dzięki czemu już widzimy, że klawiatura działa i współpracuje z programem. I możemy rozpocząć przeprogramowanie klawiatury. W tym momencie warto się skupić, żeby czegoś nie napsocić i nie poprzestawiać. Natomiast nie trzeba się tego specjalnie obawiać, ponieważ ten program posiada kopie wgranych programów. Tak mi się przynajmniej wydaje, a jeżeli nie, to warto sobie te programy zachować. W zakładce File możemy program wysłać lub odebrać. Czyli możemy programy ustawienia pobrać z klawiatury, możemy je zapisać na dysku komputera lub otworzyć któryś z programów, który na komputerze jest zapisany. I wyświetla się lista. Ja skopiowałem wszystkie programy na wszelki wypadek do odrębnego katalogu, który nazywa się kopia programów bez zmian, po to, żeby się nie ocknąć nagle, że jakiegoś programu nie posiadam. I można taki dowolny program otworzyć i on zostanie tutaj załadowany do pamięci programu. Można również ten program pobrać z pamięci klawiatury. W tym wypadku tutaj mamy okienko Programs, numerek oznacza numer programu, Send oznacza wysyłanie programu do pamięci urządzenia, R, Receive oznacza pobranie programu z urządzenia. Tak więc pobierzmy zawartość komórki numer 1. Pojawia się okienko potwierdzające, że operacja się udała. I widzimy, że program, który nazywa się PGM-MPC, został pobrany do pamięci programu. Można teraz nad nim popracować. Pierwszą rzeczą, od której warto zacząć, jest zmiana nazwy programu i można to zrobić, wpisując tutaj nazwę po prostu z klawiatury. Dopisuję literkę B. Niech ten program będzie miał ustawienia B. I przechodzimy do kwestii pokręteł. Jak widać, te pokrętła poszczególne posiadają swoje adresy CC i tą wartość należy teraz zmienić. Takie pokrętło tutaj oznaczone jako Q-Link 5 to jest pokrętło numer 5 na klawiaturze. Ich ustawienie odpowiada położeniu na urządzeniu. Wysyła komunikaty o numerze 70. Dolna wartość to jest 0, górna 127. I warto tutaj zwrócić uwagę na możliwość wyboru, że są to komunikaty absolute lub relative. I pierwszą rzeczą należy wszystkie te wartości przeznaczyć na relative. Można to zrobić wykonując tą operację tutaj po kolei na każdym pokrętle. Na szczęście jest ich tylko 8, to nie jest dużo pracy. Natomiast można też wykonać tą operację, można tutaj część tych operacji wykonać za pomocą narzędzia Auto Populate Tool. Uruchomienie tego narzędzia sprawia, że wyświetla się takie okienko. Tutaj mamy zakładkę Knobs, czyli pokrętła i definiuje się tutaj wartości. I jak widać, można tutaj ustawić wszystkie wartości low, high i CC range. Ale żeby nie było wątpliwości, można to zrobić już ręcznie. Proponuję, że skoro tutaj te wartości zawierają się od 70 do 77, żeby te wartości przyjąć
żeby od każdej z tych wartości po prostu odjąć 8. I tak, w miejsce pokrętła K8 jest 77, 77 minus 8, wychodzi 69, wpisujemy tą wartość z klawiatury. I podobnie należy tutaj postąpić z pozostałymi wartościami. Wartości zostały pozmieniane i jak widać zawierają się od 62 do 69. Została również zmieniona tutaj forma tych wartości z absolut na relatyw. I kiedy to jest gotowe, proponuję wysłać ten program na przykład do komórki pamięci numer 5 w miejsce programu GarageBand. Będzie on nieprzydatny, jeżeli ktoś korzysta z komputera Windows. Warto sobie ten program pobrać wcześniej i zapisać, a teraz program MPCB zostanie wysłany do komórki pamięci numer 5. Wciskamy tutaj klawisz Send i otrzymujemy komunikat, że program został wysłany do urządzenia. Warto sprawdzić, czy tak na pewno jest, poprzez wciśnięcie przycisku Program Select i wciśnięcie pada numer 5. I jeżeli na małym ekraniku odczytamy tutaj zdefiniowaną naszą nazwę programu MPCB zamiast poprzedniej GarageBand, to oznacza, że cała operacja się udała. Można teraz edytor klawiatury zamknąć i otworzyć program MPC Beats i wykonać dalszą część operacji.